Danuta Cholecka w ostatnich tygodniach znów stała się tematem rozmów. Po ostatnich wyborach, wiele osób zaczęło spekulować o przyszłości szefowej Wiadomości, która była uznawana za telewizyjną twarz tzw. dobrej zmiany. Lawina plotek i domysłów szybko się rozprzestrzeniła. Wydawało się niemal pewne, że Cholecka straci stanowisko i będzie jedną z pierwszych, której nowe kierownictwo podziękuje za współpracę. Wbrew oczekiwaniom, według portalu natemat.pl, to Cholecka sama zdecydowała się zrezygnować, aby uniknąć upokorzenia. Mimo że mówiono, iż pożegna się z widzami 13 grudnia, po raz ostatni pojawiła się na antenie 5 dni wcześniej, nie wspominając o swoim odejściu. Dyskusja na ten temat ucichła na jakiś czas, aż nagle niemieckie media zaczęły interesować się postacią Choleckiej. Najnowsze wydarzenia wokół Telewizji Polskiej i samej szefowej Wiadomości skupiły uwagę mediów po drugiej stronie zachodniiej granicy. Süddeutsche Zeitung, jeden z najbardziej znaczących dzienników, poświęcił Choleckiej cały artykuł, który jednak nie był dla niej przychylny. Już w samym tytule określono Cholecką mianem kobiety propagandy. Artykuł w Süddeutsche Zeitung następnie omawiał osiągnięcia Choleckiej w tej dziedzinie, przypominając o jej głośnych wywiadach, które zyskały rozgłos również w Polsce. Wspomniano o rozmowach z takimi postaciami jak prezes PiS czy prezydent, podkreślając moment, w którym zadała słynne pytanie prezydentowi na antenie TVP, co zrobić, aby to on rzeczywiście wygrał wybory. Przywołując ten wywiad, autorka niemieckiego dziennika przypomniała, że międzynarodowi obserwatorzy wyborów OBWE już wówczas krytykowali stronniczość mediów publicznych. W artykule opisano również jej ostatni występ w TVP, który odbył się 8 grudnia, zauważając, że nie pożegnała się z widzami, ale do końca pozostała wierna swoim sympatiom politycznym. Na zakończenie artykułu wspomniano o ostatnim pytaniu Choleckiej na antenie przed odejściem, co ma na myśli Donald Tusk, mówiąc, że chce oddać TVP Polakom. Niemiecki dziennik zasugerował, że prawdopodobnie sama odpowiedziała sobie na to pytanie. Niezależnie od tego, wirtualne media przekazały, że Danuta Cholecka potwierdziła swoje odejście z TVP. W krótkim wywiadzie z portalem podkreśliła, że sama podjęła decyzję o zwolnieniu się. Gdy zapytano ją o głośną odprawę, która miała wynieść 500 tysięcy złotych, Cholecka wyjaśniła, podpisując dokumenty związane z wypowiedzeniem na początku grudnia, zrezygnowałam z 9-miesięcznego odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji. Więc nie dostanę tych ogromnych pieniędzy. I to miała być całkowicie jej decyzja, by nie pobierać tych pieniędzy, miałam w umowie taki zapis, ale zrezygnowałam z niego sama. Taka jest prawda. Są też tacy, którzy bardzo troszczą się o moje rozczarowanie, kiedy nowa władza zatrzyma tę wypłatę. No więc rozczarowania nie będzie, wyznała, dodając, że w przypadku powielania nieprawdziwych informacji o kwocie, którą miała dostać za zakaz konkurencji, podejmie działania prawne. O samych powodach jej decyzji, by złożyć wypowiedzenie, nie chciała jednak mówić. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.